Występując za się do chwały wiecznej, zostałeś na ten podar zacny. Zostałeś na ten podar zacny. Na co my patrząc w tym sakramencie, Słowu Twojemu wierzymy święcie. Słowu Twojemu wierzymy święcie. Kłaniam się Tobie, Przedwieczny Boże, którego nie było, pojąć nie może, jak wróg mi zerwę przed tą możnością, zajście ma nią. Jezus mówi do swoich uczniów: jeszcze i jedzcie, to jest ciało moje. Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew. Jednocześnie wzywaj, to czyńcie na moją pamiątkę. Uczniowie Jezusa mają więc nieustannie powtarzać to, co uczynił ich mistrz. Nie tylko to, co dokonało się w Wieczerniku, lecz także to, co dokonało się na krzyżu. Jezus pragnie, abyśmy nie tylko sprawowali Eucharystię, lecz także sami stali się Eucharystią, czyli dziękczynnym darem złożonym Bogu w ofierze. Eucharystia przemienia bowiem całe nasze życie w duchowy kult składany Bogu. Do przyjęcia takiej postawy zachęca nas święty Paweł Apostoł. A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Orygenes w jednej ze swoich homilii tak pouczał swoich słuchaczy.
Jeśli miłuję braci moich tak bardzo, że oddaję życie za nich, jeśli aż do śmierci toczyć będę walkę o sprawiedliwość i prawdę, wtedy złożyłem całopalną ofiarę na ołtarzu Boga. Jeśli uśmiercę członki swoje dla wszelkiej pożądliwości cielesnej, jeśli świat został ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata, wtedy złożyłem całopalną ofiarę na ołtarzu Bożym i sam jestem kapłanem składającym swoją własną ofiarę. Każdego dnia składamy ofiarę swojego życia. Z miłości spalamy się w domu, w pracy, w szkole. Niekiedy zastanawiamy się, po co to wszystko i czy ma to jakiś większy sens. Ma, jeśli uczynimy z tego ofiarę miłą Bogu. Dlatego podczas każdej mszy świętej Jezus, wskazując na swoją ofiarę, ofiarę miłości, mówi do nas: to czyńcie na moją pamiątkę. Oh.
Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moje jest prawdziwym napojem. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy. To spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a w mnie ser. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzy. Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: żal mi tego ludu, bo już 3 dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. A jeśli wpuszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Odpowiedzieli uczniowie: skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: ile macie chlebu? Odpowiedzieli: 7. I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy 7 chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali i rozdali ludowi. Mieli też 2 rybek i nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać. Jedni do sytości, a pozostałych ułomków zebrali 7 koszów. Było zaś około 4000 ludzi, potem ich odprawił. Oto słowo Pańskie. Żal mi tego, bo nie mają co jeść. Te słowa ukazują współczucie, jakie Chrystus żywi wobec każdej osoby. Czy mogę powiedzieć tak samo jak On? Czy mogę powiedzieć, że jest mi żal z powodu tak wielu ludzi, którzy głodują na tym świecie i niejednokrotnie nawet umierają z tego powodu? Nie może być tak, że będąc nasyconym chlebem z nieba, nie będę zwracał uwagi na tych, którym brakuje chleba powszedniego. W Eucharystii Chrystus czyni nas świadkami współczucia Boga wobec każdego brata i siostry. Miarą autentyczności naszej miłości do Najświętszego Ciała Chrystusa jest miara naszej miłości do Jego ciała mistycznego, Kościoła, którego szczególnymi członkami są ludzie ubodzy. Nie możemy bowiem zapominać, że ten, który powiedział: to jest ciało moje, powiedział również: byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Oraz wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. Dlatego święty Jan Chryzostom poucza nas: chcesz uczcić ciało Chrystusa? Nie gardź nim, kiedy jest nagi.
nie oddawaj mu czci tutaj, w świątyni, odzianemu w jedwabie, aby potem wzgardzić nim na zewnątrz, gdzie cierpi głód i nagość. Z miłości do obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie musi więc rodzić się w nas miłość do Jego obecności w ludziach ubogich i najbardziej potrzebujących. Sprawując mszę świętą, powinniśmy pamiętać, że ofiara Chrystusa jest dla wszystkich i dlatego Eucharystia przynagla każdego wierzącego, by stawał się chlebem łamanym dla innych, a więc by angażował się na rzecz świata bardziej sprawiedliwego i braterskiego. Myśląc o rozmnożeniu chleba i ryb, winniśmy rozpoznać, że Chrystus nadal, również i teraz, wzywa swoich uczniów, by osobiście angażowali się. Wy dajcie im jeść. Powołaniem każdego z nas jest, byśmy wraz z Jezusem byli chlebem łamanym za życie świata. Szedł więc, aby zostać z nimi.
zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych 11 i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Echo tego wydarzenia rozbrzmiewa słowa pierwszego listu świętego Jana Apostoła. To wam oznajmiamy, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce. Te słowa powinny być na ustach wszystkich, którzy wychodzą z mszy świętej i idą posłani do świata. Nie możemy bowiem zatrzymać dla siebie miłości, którą celebrujemy w tym sakramencie. Domaga się ona ze swej natury, by była przekazywana wszystkim. Dzisiejszy świat potrzebuje miłości Boga, spotkania z Chrystusem i wiary w Niego. Trzeba, abyśmy naszym siostrom i braciom mówili o tym, co ujrzeliśmy i usłyszeliśmy, aby i oni mieli współuczestnictwo z nami. Jak wyglądasz, kiedy wychodzisz z mszy świętej? Czy ktoś, patrząc na ciebie, może rozpoznać, że jesteś przemieniony przez to niezwykłe wydarzenie? Co mówisz, kiedy wychodzisz z mszy świętej? Czy ktoś słuchający ciebie może usłyszeć, że przeżyłeś coś wyjątkowego? Przecież pierwszą i podstawową misją, jaka rodzi się ze świętych tajemnic, które celebrujemy, jest dawanie świadectwa naszym życiem. Zachwyt wobec daru, jaki Bóg nam dał w Chrystusie, wzbudza w naszym życiu nową dynamikę, zobowiązującą nas, byśmy dawali świadectwo Jego miłości. Stajemy się świadkami wtedy, gdy poprzez nasze czyny, słowa i sposób bycia Jezus objawia się i udziela drugiemu człowiekowi. Wielu naszych bliskich oraz przyjaciół już nie przychodzi na Eucharystię i nie spotyka tam Chrystusa. Oby jednak mogli spotkać Go w nas, którzy z Nim się regularnie spotykamy i Nim się karmimy. Oby mogli usłyszeć Go w naszym słowie, dostrzec w naszym spojrzeniu i poczuć w naszych gestach. Może wtedy zapragną mieć współuczestnictwo z nami,
może wtedy zapragną spotkać się z Chrystusem osobiście. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we krwi Chrystusa. Niech chleb, który łamiemy, jest udziałem w ciele Chrystusa. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Ponieważ jeden jest chleb, przeto tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Spraw to nasz Ojcze, byśmy byli jedno. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami.
Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal im będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Te słowa brzmią dla nas jak przestroga. Jeżeli nie zespolimy się w jedno, jeżeli nie będzie między nami miłości, to świat nie pozna Jezusa oraz miłości, jaką Bóg ma ku człowiekowi. Brak miłości między nami będzie skutkował brakiem wiary w świecie. Właściwie już to się dzieje. Jesteśmy daleko od siebie, jesteśmy podzieleni, więc nieautentyczni. Popatrzmy na nasze parafie, popatrzmy na nasze rodziny. Czy stanowimy jedno? Czy przyciągamy tych, którzy są daleko od Boga, zapachem miłości unoszącej się między nami? Pamiętajmy, że w obecnych czasach, często naznaczonych obojętnością, zamknięciem w sobie i odrzuceniem drugiego człowieka, ponowne odkrycie braterstwa ma fundamentalne znaczenie, ponieważ ewangelizacja jest ściśle związana z jakością relacji międzyludzkich. Jaka jest więc jakość relacji między nami? Może czas najwyższy ją poprawić, zwłaszcza, że tak wielu ludzi odchodzi od wspólnoty Kościoła, bo nie dostrzega w niej miłości. Mówią, że Kościół to tylko instytucja, z którą nie chcą mieć nic wspólnego. Chrystus karmi nas swoim ciałem, abyśmy złączyli się w jedno, w naszej parafii, w naszym sąsiedztwie, w naszych rodzinach, abyśmy byli jedno w naszym narodzie. Przyjmując Go, prośmy słowami pieśni eucharystycznej: Jezu w hostii utajony, daj mi serce swoje, daj. Przyjmujemy Go więc w komunii po to, aby dał nam swoje serce, czyli swoją zdolność kochania tych, których nam trudno jest kochać.
przyjmujemy go po to, aby rozpalił w nas miłość. Jak pisał papież Benedykt XVI, zjednoczenie z Chrystusem jest jednocześnie zjednoczeniem ze wszystkimi, którym On się daje. Nie mogę mieć Chrystusa tylko dla siebie. Mogę do Niego należeć tylko w jedności ze wszystkimi, którzy już stali się lub staną się Jego. Módlmy się teraz do Pana Boga, aby nas uwolnił od grzechu i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny. My grzesznym Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzesznym Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My grzesznym Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się, Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie modlitwy Twojego ludu i spraw, niech serca wiernych złączą się w wychwalaniu Ciebie i we wspólnej pokucie, abyśmy przezwyciężyli podział chrześcijan i w doskonałej jedności Kościoła z radością dożyli do Twojego wiekuistego Królestwa przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wyśpiewajmy Bogu pieśń chwały i uwielbienia za dar Jego obecności i miłości. Uwielbiajmy Chrystusa, który pozostał z nami w Eucharystii, aby karmić nas samym sobą i w ten sposób umacniać nas w drodze do wieczności. Dziękujmy Mu za Jego błogosławieństwo, które obficie spływa na każdego z nas. Niech ta pieśń uwielbienia buduje naszą wiarę i więź z Chrystusem Eucharystycznym. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała. Ciebie Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cheruby, serafinowie, świąpie czystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Bóg zastępów Król łaskawy, pełne niebo z kręgiem ziemi, majestatu Twojej sławy. Apostołów Tobie rzesza, chór proroków pełen chwały. Tobie kołdy mieść pospiesza, męczenników orszak biały. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile słowa, głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste, Duchem Wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem. Przyoblókszy się człowieka, nie wzgardziłeś Panny wonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, starwy pościg w męki domie. I rajskiego kraj żywota otworzyłeś wiernym sobie. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn jedyny. Lecz gdy zabrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny. Prosim, cudzy, łask niegodni, z Bogu szopnych grzech, co plami.
tyś odkopił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami, ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje, rządź je broń po wszystkie lata, prowadź w niebios długie bramy, by w dzień każdy władco świata imię Twoje wysławiamy. Powiek wieków nie ustanie, jeśli co sławi Twoje czyny, o w dniu onym racz nas, Panie, od wszelakich ustrzec winy. Zjaw swą litość w życiu całym, tym, co żebrzą Twej opieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.